brzegami wypływa z portu warmski. Na pokładzie swojej hanki nazwał łódź na cześć wybranki. Po strzelaninie dawnej wymodliła mu przetrwanie hanka zakon Agnes, dowiedział się z czasem. A przez lat tyle długiej rozłąki, gdy zniknęła bez słowa oczy, tam gdzie poniosły go wody odległe kraje, brawura przygody. A potem wiadomość o losie Hanki mijał ten klasztor wiele razy. Od tego czasu szukał okazji, by ją zobaczyć. Nocny rejs w głąb szyby, nocny rejs, aby wspomnienie wyłowić z duszy raz jeszcze i się dowiedzieć o miłości potędze. O miłości potędze. Nocnym rejsem w głąb siebie.